bo obchodzimy dzisiaj niezwykłą uroczystość. 93 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Nie zawsze jednak na naszej ziemi mogła rozumiewać polska mowa i powiewać biało-czerwona flaga. Trzy państwa, Prusy, Rosja i Austria, dokonały rozbiorów i Polska na 123 lata zniknęła z mapy Europy, zakuta w łańcuch niewoli. Był rok 1795. Stukają, stukają, już panie, stukają, stukają, już panie.
Jest takie miasto,
Plaza Pierwsza BT oraz gościnnie uczniowie z klas 2 AZ i 2 AU. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie za dopełnienie Akademii Lekcji Historii jednocześnie i za przygotowanie pani profesor Teodorze Kozioł. Dziękuję bardzo. Jednocześnie chciałbym tutaj powiedzieć, że no piękny ten pomysł z kotylionami jest apel ze Zdrowa Rzeczypospolitej, żeby jutro również z tymi kotylionami chodzić. Także jak będzie jakaś możliwość, pani nie wiesz, w domu, czy nawet nie bardzo się. Jeszcze chciałbym dodać, że nasz patron generał Franciszek również pięknie wpisuje się w ten właśnie walkę o niepodległość Polski, gdzie jak pamiętamy, honor żołnierza polskiego był bardzo należony na szpan, a dzięki właśnie wojskom generała uratowany do ostatnich chwil żołnierza naszych się bili o niepodległość. Tu również trzeba o tym pamiętać. Zapraszamy na wszystkie uroczystości, które będą się na Placu Litewskim w Lublinie, jak i w innych miastach, jeżeli jesteście z dalsza. I do tych uroczystości będę zapraszany do udziału. A teraz już w powietrzu dziękuję bardzo.